Dzień dobry, dzień dobry. Więc nastały, słuchajcie, trudne czasy. Więc nastały, słuchajcie, bardzo dziwne czasy, ponieważ pierwszy raz w telewizji zaczyna brakować nam sportu. I w takim wypadku, słuchajcie, jestem ja. Przychodzę do was ja. I mam dla was do przedstawienia wam coś zupełnie nowego, co jest wzięte z zagranicznego YouTube'a od Laserbeama. Bardzo mi się spodobał ten film i chciałbym go zrobić po prostu z moimi znajomymi, z którymi gram na co dzień w Fortnite'a. Jest to, słuchajcie, olimpiada w Fortnite'cie. Tak, wiem, dzisiaj wyglądam trochę jak Menel i w ogóle to, co widzicie tutaj, spuchło mi oko. Dzisiaj się obudziłem po prostu tak i stwierdziłem, że cały outfit do tego podporządkuję, po prostu nie ogolę się i tak dalej. Słuchajcie, dobra, zaczynamy naszą olimpiadę w Fortnite'cie. Więc tak, zaczynając od tego, że zebrałem grupę najbardziej doświadczonych i utalentowanych sportowców, czyli Dominika, Wojtek oraz Igor. No i oczywiście ja, więc zacznijmy od pierwszej konkurencji, czyli ostatni na niebie. Pierwszą rzecz, jaką musimy zrobić, słuchajcie, to jest znaleźć każdy sobie helikopter. Ej. Nie wiem, gdzie są wszystkie helikoptery. Ty wiesz, gdzie są ja wszystkie? Też wiem. Dobra, mam helkę. Tylko problem, bo jest pomagier. O, nie strzela do mnie, akurat jest odwracony. Idealnie, na razie. Dobra, lecimy. Dobra, no to co? Zaczynamy. Zaczynamy naszą konkurencję, naszą olimpiadę. Niech wygra lepszy po prostu, panowie. O nie, nie! Wojtek! No nie! Straciłem 200 życia! Nie. Powiedziałeś, zaczynamy. No wiem, dobra, wiem. Ej, czy ty straciłeś życie, Wojtek, jak uderzyłeś kogoś? Weźcie! Straciłem. No właśnie, więc bez sensu to jest, słuchajcie, bez sensu! Tracicie życie, wiesz, tylko bez sensu, a Dominika, patrz, nie walczy z nikim i co? Igor jak zwykle troluje. No, patrzcie, jak on na mnie leci. Ja się z wami nie bawię, ja tu chcę się najpierw wytrzymać. Olimpiada zamieniła się... polowanie na Zipka. Ej no! Dobra, zajmijcie się Dominiką. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To mi się podoba. Daj mi spokój, człowieku! Daj, jak on jest blisko, no! Co za chabno! O, Dominika! Spaduma! Nie! Ja uciekam! Dobra, wjeżdż do Wojtka! O! Bitwa śmigieł. Dawaj tu! O! Ile masz życia, Wojtek? Nie wiem, czy się przyznawać. A, nie wiem, czy się przyznawać na Wojtka, wszyscy! Eliminuję! O nie, to lecimy! Rozejm, stop, pauza, poczekajcie. Fajnie. Czekajcie, na razie nie walczcie, na razie spokój. Słuchajcie, bo zaraz do nas... O nie, strzelają już do nas! W Dominikę strzelajcie, w Dominikę! Ja mam 500 KP, oni mnie zaraz rozwalą. Czemu we mnie strzelali? Mam najbliższe malowanie, czy teraz. Jak? Kiedy pierwsza osoba zostanie wyeliminowana? Ej, ja się boję, że ja będę pierwszy w ogóle. Dobra, uciekamy do Dominika, uciekamy, bo oni wiesz, kozacy sobą mają dużo życia. Wojtek ma najmniej. Tak? Wojtek, ile ty masz? Powiedz, przyznaj się. Ale nie podpowiadasz. Przyznaj się. Mam 400 HP. Dominika jak poleciała od razu do niego. Ej, tu jeszcze jeden helikopter jest, jeszcze jeden helikopter. Patrzcie, ty! O nie, on strzela do nas, o nie. O. Ej, bo tutaj jeszcze jedna hela jest. Elo, no. O, Igor zginął! Pierwszy wyeliminowany, słuchajcie, mamy pierwszego. Nie, we mnie, ja mam 300 proszę, HP. Nie we mnie! Dominikę, proszę. Jestem jeszcze... Yes! Dominika odpadła! Pojedynek, Wojtek kontra Zipek. Dobra, lecę do ciebie, Wojtek. No. Ja mam 300 HP, tak. No, ja mam 20. O nie! Nie! Dobra, słuchajcie, no to co mam dużo mogę powiedzieć, no. Teraz zwycięzca jest tylko jeden, no. Ja dostaję 4 punkty, Wojtek dostaje 3 punkty za drugie miejsce, Dominika 2 punkty za trzecie miejsce i Igor za ostatnie miejsce 1 punkt. Ale słuchajcie, to nie koniec, mamy jeszcze kolejne konkurencje. Dobra, no to co, kolejna konkurencja? Skok z wysokości. Wiecie może co korniki jedzą na obiad? Co korniki jedzą na obiad? Stół szwedzki. Tak, tyle. To tyle. Dobra, no to co? Ja pierwszy? Sprawdźmy to. Sprawdźmy, ile metrów zrobię. Aga, lecę i... Leć jak orzeł. O! 268. Do pobicia. 268. Ciekawe, czy to jest dużo. No cóż, no. Zobaczymy, jak wam to pójdzie. Dobra, ja. O. Ile? 267. O, jest! Aj! O, jeden, drugie miejsce te mam. Dobra, teraz kto skacze? To Dominika, dawaj. Paga? No, nie mierzyłam, będzie mało. Nie chciałam tu spaść. O, 234. Trzecie miejsce. A, ty myślisz, że tam na dole. No dobra, zobaczmy to. Tutaj dawaj. Lepiej. Uwaga, ja nie wiem, czy tutaj jest na pewno dobre miejsce. On.
262. Która? Yeah! No halo, jakiś komentarz, cokolwiek? Kto? Jeżeli chodzi o punktację, ja mam 8 punktów, Wojtek ma 5, Igor ma 4, Dominika ma 3. Dobra, trzeba zrobić wszystko, żeby Zipek wylądował na ostatnim miejscu. Następna konkurencja, walka na Tyrolce. Ja też mam suchar, żeby wam opowiedzieć. Co robią piłkarze? No nie wiem. Stoją w korkach. Grają w furta! Ja mam akurat piłkarkę. Ja mam akurat piłkarkę. Igor, Dominika powiedziała, stoją w korkach. Ale Igor tam przerobił na lepszy żart. No, lepszy żart. Dobra, zajmuj sobie, Igor, tamto miejsce. Tam przy sobie jakby. Dawajcie wy tutaj. I co? Lecimy? Okej, okay, dobra, teraz utrzymajcie już swoje pozycje. Już jest git. Każdy ma swoją część? Dobra. Więc uwaga, panie i panowie, zaczynamy kolejną rozgrywkę. 3, 2, 1, start! Dawajcie, go, go, lecimy. Kto ostatni utrzyma się na... Jak wszyscy poleśli w tamtą stronę? O nie! Dominika i Wojtek spadli. Zostałem z Igorem, dawaj, Igor. O nie! O, co tu się dzieje? Ale konkurencja. O, utrudnienie. Co jest? Dobra, wjeżdżam w niego! Wjeżdżam! O! Wszystko leczy. Chodź tu! A masz! Kurde, dalej się utrzymuje. Jakie to jest ciężkie. Dobra, poczekam. I w drugą stronę. Mam cię! Nie! Nie! Piszanka wygrała! Witamy w gronie przegranych! Nie! Siema! Piszanka wygrała z jakimś... O, teraz chcę z wami posiedzieć na herbatkę! Jest problem, bo ja nie wiem, co mam teraz zrobić z Wojtkiem i z Dominiką. Więc może zróbmy tak, że zróbmy dogrywkę o jeden i o dwa punkty jakby. No to co? Start! Dawajcie, go! Dobra, co tu się będzie działo? Patrz, jak to wygląda w ogóle. Nie wiem, kto przegra. O! Okej. Okay. Dobre podejście. To jest ciekawe, jak się patrzy. No, to jest fajne, jak się patrzy, nie? O! Ale szybka rozgrywka! No niestety. Niestety. Chodź, przytulę cię do Gruka. A, to wy. Na pocieszenie. Bo zagrajmy w papierkanie nożycy na pocieszenie, może wygrasz. Trzy, trzy, cztery. Papier, nożyce. Dominika przegrała. Przestańcie, już parów nie gram z wami. Nasza punktacja wygląda w ten sposób. Ja mam 11 punktów, Igor ma punktów 8, Wojtek ma punktów 7, a Dominika niestety ma punktów 4, ale... Ale opowiadam fajne żarty. Wiesz, jak nazywają się spodnie, które spełniają życzenia? Jeansy. Masakra. Ostatnia konkurencja, nietykalni. Teraz tak, o co chodzi? Generalnie chodzi o to, że są takie budki jak ta na przykład, w których możesz wejść i się przebierasz jakby w ten strój, nie? Rzecz w tym, że w tym stroju, jeżeli ktoś ciebie trafi, albo ty w kogoś trafisz, to już tracę. To tracisz ten strój, albo jeżeli wejdziesz w strefę, to też go tracisz. Chodzi o to, żeby jakby jak najdłużej się utrzymać w tym stroju. Jak zejdzie z ciebie ten strój, to odpadasz. No to zaczynamy w takim razie. Czas, start. Unikamy walki jak najbardziej, jak ognia. No dobra, no co ja mogę powiedzieć? No ja siedzę w krzaku i tyle. I to jest na razie wszystko, co ja będę robił. A ja siedzę na strychu w pudle kota. Też dobre w sobie miejsce. Ja za prysznicem się chowam. Chodź do was, zobacz sobie. Wojtek gdzie jest? Tam gdzieś sam jest. O kurde, gdzie ty jesteś, Wojtek? W krzaku czy co? Kryłem się w krzaku. O zapraszam. Nie! Dobra. Ja se idę. Musimy przejść. O nie, widzę skład. Nie, proszę. O, strzelają do kogoś. Do mnie! Do Igora strzelają! Straci strój czy nie? O kurde, ale akcja. Idę do Piotka, Ej, gdzie ty do mnie idziesz? Co ty? Spaduwa. Dobra, ja przegrywam. Tak, już? O, niestety, no. To są fambole. Igor rozwalił, ale no niestety to nie chodzi o rozwalanie, ja Igor. Zabawę. Dobra, ryzykuję. Lecimy. O nie, strzelają do mnie, nie mam stroju. Jest! Bardzo dobrze. Helki we mnie strzelili. Dobra, Wojtek został po jedynek, jeden na jeden. A ja się nie poddam, co? Ej, ale pięknie, mam strefę blisko. O nie, biją się. Ej, to jest ostatnia walka składów i potem będą nas szukać już. O nie, czy tu są jakieś krzaki? Tu są krzaki, nie są jeszcze. Nie, to są za małe. Nie, tam jest kolejny skład, nie? Boż, weź poty małe. No, weź do ręki poty, to przynajmniej kilowa nie będzie widać. I tak ci heada walą. O nie! O nie! Ty masz strefę! Idą do mnie klony. To twoje klony. Jak mnie zdradził. O nie, widzę ich. Dobra. O nie! Do Piotrka leć. Nie! Do niego leci!
spadnie ci helka! Spadnie ci helka zaraz! Nie! Spadło! Dobra, to jest ten moment, to jest ta chwila. Wykorzystuję wszystkie swoje marce. Nie umiem. O nie. Wojtek, gdzie ty jesteś? Tu jesteś! Chodź tu! Nie idź do mnie! Chodź tu! A ty przyleciałeś do niego helą. Dawaj. Jest! Zginął! Jest! Ześlizgnąłem się. No dobra, kwalifikacja. Zobaczmy, jak to wygląda. Wojtek dostał teraz 3 punkty. Dominika dostała ile punktów? Ja 1. 2. Przedostała. Igor 1. Czyli Igor, słuchajcie, ma 9 punktów. Dominika ma 6 punktów, natomiast Wojtek ma 10. No ja to wygrałem, więc nie będę mówił, ile mam punktów. W każdym razie... Nie będę mówił. Nie jestem dobra widocznie w takiej gierki. A może w następnej olimpiadzie ci się uda. Jeżeli wam się spodobał odcinek, to oczywiście zostawiajcie łapy w górę. I oczywiście nagrywamy kolejną olimpiadę, wymyślimy jakieś inne fajne rozgrywki. A na razie dziękuję za oglądanie, do zobaczenia następnym razem. Cześć!